Witam ponownie wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj za teren poszukiwań obierzemy to miejsce. Wycinka w lesie. Będziemy tu szukać śladów II wojny światowej. No i może starszych, bo same te lasy mają kilkaset lat. Zobaczymy, co znajdziemy. Teren trochę jest ciężki. Zobaczymy, jak to będzie z przemiataniem z taką cewką. Zapewne będzie ciężko, ale zobaczymy. Dobra, to lecimy. I tu taki dołek, jakiś odpad aluminiowy, troszkę zaoksydowany. Nic, już cztery dziury były przede mną, to niestety złom i gwoździe. Lecimy dalej. Niestety to jest takie chodzenie, jakby to powiedzieć, slalomem. No bo nie ma szans przemiatać cewką między tymi drzewami. Więc sobie robię trasę slalomem. Może potem sobie pójdę na hamak do lasu. Coś się wypić ciepłego. I dalej. Dobra, lecimy. No i kolejny dołek. No i kawałek druta. 10 kwadrat, nie, większy, dużo większy. Aluminium. Teoretycznie na powierzchni. Więc sygnał ładny. Więc lecimy dalej. Tam jest ta przecinka, wycinka. Ja tu do lasu sobie chodzę. Tu zaraz sobie chyba rozbiję tarpa. Coś sobie wypiję i polecę dalej. Dobra. No i tu mamy taki dołek. Kawałeczek odłamku z zapalnika, ten z tą skalą do ustawiania. Nic, lecimy dalej. Nic, taka dziura i kawałek takiej blachy. Potem to będę musiał wysłać do identyfikacji, bo już mam zero pomysłów, czym to może być. Tu jest teoretycznie całość z drutem. Dobra. Coś takiego. Dobra, lecimy dalej. Więc tu następny dołek, kolejny złomek. Więc lecimy dalej. No i następny dołek, buteleczka po szczepionce. Dobrze, to uciekamy dalej. No i 5 metrów dalej. Następne dwie sztuki. Prawdopodobnie jakieś śmietnisko. Dobra, lecimy dalej. I następny dołek, kawałek żeliwa, prawdopodobnie odłamek, bo tu tego dość troszkę leży. Tak się to przedstawia. Ok, lecimy w tamtym kierunku. Nic, tu mamy jakiś sygnał dość głęboko. Już teoretycznie cały szpadel. Jak wykopię, to wam pokażę, co tam było, bo po prostu czekam jeszcze na szelki do telefonu. Jednak brakuje trzeciej ręki, żeby jeszcze trzymać telefon. Dobra, to zaraz wracam. No,
i znów ta sama blacha co wcześniej. Może jest jakaś podpowiedź, co to jest, bo tu widzę kawałek smoły jest. Papy. No ale powiem szczerze, była w tej pozycji w dziurze. Na takiej wysokości mniej więcej gdzieś 50 cm, więc nie ma źle. Sama cewka, te Nelhunter widzę, daje radę. No ale wiadomo, przez gabaryty to jedynie jakieś pola lub lasy, co mają gałęzi, a tak to jest porażka. Nic, dobrze, lecimy dalej. No i tu dołeczek, już z daleka widać. Co to mamy? Chyba 2 grosze. Lecz kurczę, trochę to obczyszczę, bo jest taka ziemia mokra. I co my to mamy? 2 grosze. No, niestety brudna za bardzo. Dobra, lecimy dalej. Więc kolejny dołek. Końcówka łuski myśliwskiej. Nic, lecimy dalej. Nic, wszystko mamy. Woda jest, pojemniczek jest, denaturat jest, palnik. No i się przewrócił. Tu sobie rozwieszę hamak. Zrobimy coś ciepłego i lecimy dalej. Cyknę tam jakieś zdjęcie, jak tu się przedstawia moje dzikie obozowisko. Widzę, sarny tam chodzą. Dobrze, zaraz wracam. No i mniej więcej mamy. Woda się tu grzeje elegancko. Ten palnik też fajna sprawa, bo jest go ciężko zdmuchnąć, a jest w miarę przenośny. Tu mamy hamaczek. I zaraz sobie przerwę zrobimy. Dobrze, że jeszcze trochę ciepło jest. Ze śpiworem już mi się nie chce chodzić aktualnie. Dobra, to chwila relaksu. No więc tak to się może przedstawia. Drobny relaks, jak to mówią. Co by wam tu powiedzieć? Pierwsze co, to polecam wam tarp z firmy Bushman. Mam go już chyba 3 lata, przetestowany w wszystkich warunkach zimowych, deszczowych. On niby ma obciążenie do 200 kg, ale było testowane to na 200 kg. Nic mu się nie dzieje. Szybki w pakowaniu, szybki w rozkładaniu. A co wam powiem wam o samym lesie? Las się mieści w Rudzie Śląskiej. Wiele się tu działo podczas II wojny światowej. Jakby wam to powiedzieć w skrócie, tamtej strony, gdzie teraz kręcę, mieści się mniej więcej gdzieś Rybnik. Tam Katowice i tam mniej więcej gdzieś mieszczą się schrony obszaru warownego Śląsk. Podczas II wojny uciekały tym lasem Niemcy na Rybnik, lecz od tej strony zaskoczyła ich armia rosyjska. No i doszło tu do bardzo wielkiego starcia, bo coś koło 300-400 żołnierzy niemieckich tu poległo.
ciała były rozrzucane dosłownie wszędzie, po ulicach, koło domów, to wiem z opowieści starszych ludzi. Tam w niektóre miejsca też miałem informacje, było to sprawdzane, ale niestety nic nie znalazłem. Ponoć miejscowi tu kopali Niemców podczas wojny. Robili te masowe groby, lecz nic tam nie ma. Nie udokumentowałem tego, nie znalazłem, jeśli chodzi o to, co mówili. Jedynie tutaj gdzieś kopałem, znalazłem jedną mogiłę, to zgłosiłem. Ale też z tego, co się zorientowałem, to ta mogiła też została wykopana już przez kogoś wcześniej. Tak to się przedstawia. Ogólnie gdzieś w tym lesie jeszcze się mieści zrzut amunicji. Konkretny. Jeśli chodzi o monetki, co mogę wam powiedzieć? No dużo pruskich, dużo z II wojny światowej. Odznaczenia też znalazłem, ale to już było dawno, przed wprowadzeniem ustawy, może z 5 lat temu. Ustawa trochę pokomplikowała, bo to nie polega na tym, żeby chodzić po lesie z wykrywaczem czy sprzętem i się chować jak jakiś zbrodniarz. Lepiej mieć te pozwolenia i czyste sumienie. Zresztą jak to woli, nikomu się nie zabrania. Jak ktoś lubi adrenalinę, to może latać z noktowizorem, czym cokolwiek. Więc tak to po prostu chodzę, bo mam do tego lasu jakieś 5 kilometrów. Więc dlaczego nie korzystać? Aktualnie też czekam na papiery od WKZ-u, bo troszkę rozszerzyłem sobie teren, jak i papiery z lasów państwowych. Więc może do miesiąca będą to ruszy ta tematyka. No a jeśli chodzi o same znajdki, co się tu w tym lesie mieszczą, to tak mówię, najstarsze co znalazłem to w sumie jakieś tam monetki z 1800. A tak to pruskie guziki. No i głównie niemieckie fanty. No i oczywiście PRL i złom. Zaraz sobie skończę drobny relaks i lecimy dalej szukać. Jeśli chodzi o moje same materiały filmowe, aktualnie to, co po prostu wykopię, to nagrywam. Nie robię jakiegoś fejku czy coś, chowając przedmioty w ziemi, znajdując jakieś depozyty. Czas pokaże po prostu, co się znajdzie. I będziemy na bieżąco. Więc zapraszam do następnych materiałów. Następny materiał będzie bardzo ciekawy. Nie z tych okolic, tylko okolic dalszych. I to by w sumie było tyle w tym odcinku. Więc jak ja to mówię i się powtarzam, lecimy dalej.